Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program A z wywiadu Ekstra. Środa, godzina 20. Jesteśmy w winiarni Mielżyńskiej na ulicy Burakowskiej 5/7 w Warszawie. Patryk Mirosławski. Mówiłem już Patryk Mirosławski dwa razy? Tak, ale to nie szkodzi. Ale to ważne. A ja myślałem, że siedzimy pod Marakaną. Bo trwa mundial. A mnie się wydaje, że na godzinę 20 to jakoś podejrzanie ciemno już w tej Warszawie. Trochę tak? Gramy prawie na żywo. Tak. Prawie robi wielką różnicę. Tomasz Jaroński? Pseudonim Copacabana. I Krzysztof Wyrzykowski? Dobry wieczór. Pseudonim Państwu. Marakana. Nie, no czy jak Tomek Marakana to nie mogę. No. Nie, Copacabana. Pseudonim Parc des Princes. Spodobało. Języki. Może być. Dwa mundial. Dowiedziałem się przypadkowo, że każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Jakieś wspomnienia i że redaktor Wyrzykowski był na mundialu w 66. Zaraz się okaże, że znałeś Jadzie Jędrzejowską. Osobiście. Jak jeszcze zaczniemy się cofać, to może ten Wimbledon też gdzieś tam wygrzebie w swojej pamięci. Nie, byłem na mundialu rzeczywiście w 66 roku, to znaczy może nie na meczach piłkarskich, ale byłem w Londynie wtedy. No ja, to ja też kiedyś byłem w Warszawie, akurat Tour de Pologne jechałem. No dobrze, no to... Czyż mogę mówić, że byłem na Tour de Pologne? Ale albo słuchacie, albo sobie dworujecie, no. Nie, bo to fajnie zabrzmiało, Krzysieńku, nie mogę powiedzieć, że byłem na stadionie Wembley, bo nawet dokładnie nie wiedziałem, gdzie stadion jest. A myślałem, że widziałeś i byś mógł teraz jasno powiedzieć, czy była wtedy bramka w finale, czy nie. A czy zauważyliście moją wtopę a la Hanna Smokturowicz przed momentem? Co się stało? Teraz sobie zostawiłem na... Nie moje oczywiście, bo ja nie palę. I co? A nie wolno? Ale ty nie wiesz, bo byłeś w Paryżu, była też taka wtopa niedawno w telewizji publicznej. Ale to jest kaseta chyba. To jest kaseta. Życzę. I co w tym Londynie się działo wtedy? Byłeś na mundialu, grali. Zaczynacie o papierosach, bo nagle się... Ja nawet pamiętam. Ja wtedy paliłem papierosy. Papierosy, które paliłem, były brytyjskimi papierosami. Craven. Craven. Tak. Ale na Wembley? Czyli kraweny na Wembley. Ale na Wembley nie dotarłeś. Tak. Nie, no słuchajcie, sprawa była o tyle skomplikowana, że ja bardzo chciałem oglądać wszystkie mecze w telewizji, bo wydawało mi się, że to lepsze jednak jest. Tak mniej więcej od ćwierćfinału się już interesowałem. Ta Korea, pamiętasz? Pamiętam. Z kim Korea wygrała? Z Portugalią, 5-3. No, a kto grał wtedy w ekipie? Eusebio. Ile bramek strzelił? 9. Nie. 4 chyba. Jedną Torres. No, widzisz, nie Torres, ale myślałem, że pytasz o cały mundial, to 9. Był dobrze, królem strzelców. Tak, ale ja powiem, bo ja wynajmowałem pokój, tak jak ty wynajmujesz, przyjeżdżając do Warszawy, masz jakieś adresy wspaniałe i wynajmujesz tu pokoje. Tak ja pojechałem do Londynu i też wynająłem sobie bed i breakfast, prawda? O jakiejś tam w dzielnicy Putney, to pamiętam. Wiesz, gdzie jest Putney mniej więcej? Autobusy czerwone jeżdżą piętrowe do Putney. Nie wiesz, gdzie jest Putney? Nie wiem, gdzie jest Putney. Ealing, wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Ealing to jest dzielnica polska w Londynie. Kiedyś była polska. Teraz już Stratford. Teraz może już każda jest polska, bo jak milion Polaków jest, to mniej więcej każda. Teraz szósta, milion plus teraz, jeden. Teraz szósta strefa to jest. Tak, no i słuchajcie, wynająłem tam u takiej pani Angielki jakieś. Miałem pokój na poddaszu czy na pierwszym piętrze, ale tam były dwa urządzenia bardzo ciekawe. Było strasznie zimno wtedy w Londynie. To, że deszcz padał codziennie, to jest zupełnie oczywiste, natomiast było zimno. I w kominku, żeby napalić, żeby miał troszkę ciepło w tym pokoju, trzeba było wrzucić pieniążki. Więc jak wracałem wieczorem do domu, to miałem taką stertę tutaj szylingów i z tej strony też drugą. Jedna była na kominek, bo po 15 minutach on się wyłączał. Trzeba było go znów włączyć, czyli wrzucić następnego pieniążka. A tu był telewizor, ekran był takiej wielkości mniej więcej, ale pieniążki też trzeba było wrzucić do telewizora. Wiecie, dlaczego ja kocham ten program? Bo pytam was o wspomnienia z mundialu, a redaktor Wyrzykowski opowiada, że miał grzejnik na pieniądze. I tablet, i wiesz co, miał taki mały, to był tablet na pieniądze. No dobrze, ale co ty chcesz więcej widzieć? Oglądałem wszystkie mecze, czytałem wszystkie gazety. Bramkę strzeli, przecież Polacy kolona, nie... Kolona. Polacy nie grali w ogóle, wtedy nie, w ogóle nas nie było. Ciebie nie było na świecie. To o czym ja ci mam mówić? I ale ty mnie zrozumiesz, możesz mówić. Ty zrozumiesz telewizor ja na pieniążki, bo teraz jesteś w tym Londynie. Powinno cię to zainteresować, ale nie powinieneś się interesować. Anglia mistrzem świata. Anglia mistrzem niesprawiedliwie. Z NRF-em w finale. Podobno niesprawiedliwie, ja uważam, że sprawiedliwie. Hurst strzelił bramkę? Hurst. No, Hunt i Hurst grali w ataku. Okej, twój mundial, który no ten pamiętam, no nie słyszysz? No pamiętam, a następny, który tak zapamiętałeś bardziej? Bardziej? W 90?
kolejny, każdy pamiętałem. Każdy, a później przestałem pamiętać. Później Brazylia, później Włochy. No i wreszcie się... wtedy w Anglii beznadziejnie grali Brazylijczycy, którzy odpadli w eliminację. No i wreszcie 74 rok, no to już wszyscy pamiętamy. Też pamiętasz? Urodziłeś się w 74? Nie. Wczoraj się urodziłem. No ale na przykład dowiedział się niedawno Patryk, że Gorgoń, czyli filar naszej obrony, który strzelił piękną bramkę w Haiti 7-0. Na 5-0 strzelił. Tak, ale było 7-0, a później w którymś meczu grał w ataku. Bo jak już nasi się rzucili, już nie pamiętam, to wiesz, taki ten manewr górski zastosował, że pod koniec już teraz też się to stosuje, a wtedy to był wyjątek, bo ten bramkarza też sztoper był od zdania... A bramkarza też wyjęli jako Ukrainie. Jasia Tomaszewskiego nie. Jasia Tomaszewskiego nie. No i co byś chciał jeszcze mundial? No jeszcze chciałbym wiedzieć, który mundial ty, Krzysztofie, zapamiętałeś jako taki najlepszy w twoim mundialu. Nie, wiesz, to najlepszy, znaczy taki, który pamiętam, to jest oczywiście mundial 98. Krzysztof, jak tak opowiada, tak się zastanawia, zauważyłeś? Tak. Tak. Nie, komary są. 98 rok, kiedy Francuzi wygrali, zdobyli Mistrzostwo Świata, dlatego, że... Byłeś na miejscu. No, raz, że byłem na miejscu, a powtórę, gazeta, w której pracowałem, to jest niebywała sprawa. Pobiła rekord egzemplarzy, które się ukazały następnego dnia. 1 600 000 zostało sprzedanych. Aha. To jest to niebywały wynik. Jest to na gazetę sportową, obojętnie gdzie. Gazeta dello Sport może tam wydawać, nie wiem, 3 miliony, ale co z tego, jak sprzedaje z tego 500 000, więc to jest, jest różnica. No i rzeczywiście we Francji była euforia straszliwa, ale też pamiętajmy, że drużynę mieli piekielną. Oni grali pięknie i to tutaj niczego, przez to, że to te mistrzostwa organizowane... A pamiętasz z tego finału z Brazylią? Wiesz, dla mnie takim piłkarzem, który może był który był mniej docenianym przez fachowców, może i nie przez fachowców. Mogę strzelać? Dla mnie, no. Manuel Petit. Nie. A Manuel Petit lubiłem go. Maleńki, nieduży? Nie, dla mnie Gires. O, Gires, wiedziałem. Bo lewonożny pomocnik. Słuchaj, on takie robił kombinacje. On tak zakręcał tych wszystkich tam rywali na środku boiska. I on jest wielkim autorem tego sukcesu francuskiego. Chociaż później ta jego kariera, dalszy ciąg, czy życie, jak już był trenerem, to tak się różnie bardzo układa. Natomiast Petit, cudowny facet. No, bardzo fajny, z tym ogonkiem. Świetne włosy. Świetne, tak, świetne. No tak, bo ja mogłem tylko pomyśleć sobie o takich włosach. Ale inteligentny facet. Nie no, mieli drużynę wielką. No, przyznajmy, że to była w tych czasach. A ty wtedy patrzyłeś na to z boku, jako dziennikarz lekki zajmujący się jednak długie ping-pongiem? Nie no, kibicowałem bardzo. No. A miałeś jakieś zadania w związku z tym? Nie. Nie. Nie? W ogóle? A na mecze chodziłeś? Nie no, przecież ja byłem na Tour de France, to gdzie ja miałem się zajmować tym? Ale Tour de France był wtedy opóźniony. Tak. Ale nie byłem na Tour de France, opowiadam głupoty, bo w 98 roku byłem w grupie olimpijskiej, czyli już nie byłem ani w kolarstwie, ani w piłce nożnej. Aha. Tour de France się wtedy zaczął później, żeby nie zachodzić. Żeby nie konkurować z... Chyba początek Tour de France był w dniu finału. Nie, dzień przed, bo sobota był początek Tour de France, niedziela był finał. No i kiedy tam już tylko po jednym meczu, to wiadomo. Kolarstwo musiało ustąpić piłce nożnej. Jednak. A ty który pamiętasz najbardziej? 2002 pamiętam, ale jestem młody. Co, w Korei, tam w Japonii? Tak. To dla tak. mnie jakieś w ogóle strasznie daleko, to w ogóle... Byłeś w Japonii, to pewnie... Ale wiecie co, ja wam powiem jedną rzecz, że ten obecny obecny mundial... Nie uczestniczę, wiem, czy mnie zapłacisz. Czy wy nie macie takiego wrażenia i takiego odczucia, że ten obecny mundial też dla mnie jest jakoś tak straszliwie daleko? Ale patrz, już kilka meczów za nami, a ja w ogóle nie czuję, że ten mundial się rozpoczął. Ale ciekawe za to były. Ale ale ja ci powiem, to się wszystko zacznie... My zaczniemy się naprawdę pasjonować od ćwierćfinału, bo te grupy to są w ogóle, to wiecie, to nie... Ale chociaż, wiesz, no w piłce nożnej przynajmniej zostali przy tym, że jak jest czterozespołowa grupa eliminacyjna, to dwa awansują, a dwa odpadają, a w siatkówce czy w piłce ręcznej jest tak, że te eliminacje się toczą, i nikt nie odpada, nie, a powiedzcie tak, otworzę tu taki nawias, a spodoba wam się to, co jest w siatkówce, że jak jest 3-0, 3-1, to mamy, jak tam jest, 3 punkty za zwycięstwo, czy 2, a jak jest 3-2, to już jest 1 punkt za zwycięstwo. No, ma to jakiś sens, że tak.
Nie jestem taki pewien. Jestem tradycjonalista. No, ale w piłce nożnej też się przyzwyczaiłeś. Było kiedyś 2-0, a teraz... A czy komentatorzy, słynni komentatorzy kolarstwa, biatlonu, dziennikarz, który zajmował się tyle lat ping-pongiem, czekają na... Tenisem stołowym. Tenisem stołowym. Tak. Czekają na... Strzelectwem. Ale kajakarstwem górskim. Ja skokami narciarskimi. Ja na przykład pamiętam Mistrzostwa Świata. Totalnie. Nie, no bo od razu chciałem wejść słowo. Nie podoba mi się słowo mundial używane w znaczeniu Mistrzostw Świata rozgrywanych poza krajami hiszpańskimi. Tak, masz rację, brawo. Więc to jest bez sensu. Więc nie powiem, że pamiętam mundial sprzed wojny, brawo, kiedy Tomku. Fantastycznie grał Willi Boski. Tylko może powiedzieć, w 1982 roku, kiedy rewelacyjnie w meczu z Peru grał Boniek. O! No widzisz, to mundial, to był mundial. I taki biedny bramkarz belgijski. Pfaff. Nie, nie grał wtedy Pfaff. A kto grał? Klusters, albo coś takiego. I co? Taki długowłosy, za Pfaffa zagrał. No i beznadziejnie bronił, bo puścił te wszystkie bramki Boniek. Jeszcze pamiętam z tego mundialu, że to było fajne, jak kibice na miejscu, emigranci, te flagi Solidarności pokazywali, różne napisy i tam ich wyganiano i tak dalej. Podobno w polskiej telewizji w Warszawie robiono wszystko, żeby tego nie pokazać. Tak, no to siedział taki facet, który tego nie pokazuje. Zaraz nazwiskiem redaktor Wyrzykowski tutaj rzuci. To widzisz, jak nazwiskiem to nie rzucę, bo ja już wtedy nie pracowałem. Pamiętaj, że jak w telewizji zamknięto mi bramę 13 grudnia, to ja już później nie wszedłem w ogóle do telewizji. Po pół roku odebrałem swoje papiery osobiste, które zostawiłem w redakcji. Bo nie było śmiechu. Tak. Dzisiejsi młodzi ludzie, generacja... Przepraszam, twoja. A jak to możliwe, że w stan wojenny prowadzili co? No to byście zobaczyli. Minus 20, odcinamy ogrzewanie, odcinamy elektryczność, no i walczymy. No i co? Zaczęliśmy od Eusebio. A wy Eusebio. Skończyliśmy na generale Jaruzelskim. A skończymy na Jaruzelskim, dokładnie. Świętej pamięci. Czy jakiejkolwiek innej. Czy komentatorzy kojarzeni z innymi dyscyplinami, dalekimi od piłki nożnej, czekają na mundial jako jakieś wydarzenie nadzwyczajne? Ja się zgadzam z Krzysztofem, że od no tak, ale od ćwierćfinałów już jest zupełnie inna gra, bo wtedy tak, wyeliminowani są ci, którzy wiadomo, tam dostają się z jakiegoś musimy grać, klucza wiesz, geograficznego. Nóż na gardle i gramy. No. Prawda, te grupy, jak na nie popatrzymy, no tak dość niesprawiedliwie są utworzone, no bo jest dużo krajów słabszych i oczywiście jest zawsze grupa śmierdzi, jeszcze śmierci chyba. No to wszyscy lubią, żeby była, zawsze musi być grupa śmierci. Zauważyłeś? Tak. Zawsze. A jaka jest teraz? A ćwierćfinały to już jest tak, że przegrywający odpada i wtedy już trzeba grać na poważnie, nie można stosować żadnego kunktatorstwa, tak jak w eliminacjach. Pamiętam, że chyba w tym 66, Krzysztofie, popraw mnie, w Anglii była taka grupa, Włosi tak wtedy grali to swoje catenaccio, że w tej grupie były same remisy. Tak, no i co się stało? Tak było, Włosi, drużyna, która miała same i Włosi remisy, zostali wyeliminowani, czy nie? No nie, może nie, może oni przeszli. Już nie pamiętam, ale tak było. Ale słuchajcie, na marginesie tych Mistrzostw Świata, bo mnie mundialu, brawo, Tomku, bardzo się z Tobą zgadzam, dziękuję bardzo. Proszę. To jest walka o fotel, no o tym w ogóle nie mówimy, prezydenta FIFA. Przecież to jest bardzo ważna sprawa. Jaka kasa, większa niż w Europarlamencie. I słuchajcie, ten Blatter, który jest Szwajcarem, to jest w ogóle szara eminencja tej piłki nożnej. Ja pamiętam, jak on był sekretarzem. Pamiętacie, jak on przeprowadzał losowanie? To był jedyny facet, który... Widać, że hachment wysokiej klasy. Tak hachmęcił, że w ogóle nie było wiadomo, o co chodzi, ale te grupy, to wszystko bardzo ładnie powstawało. Jego żoną, nie wiem czy żoną, w każdym razie panią, z którą dzieli swoje życie, jest Polka. Akurat mieszkają bardzo niedaleko w Wale mojego przyjaciela ze Szwajcarii, jak wiesz... Rysownika Grzegorza Rosińskiego. No ale jego największym rywalem jest teraz Michel Platini. I wyobraźcie sobie, że to było chyba na początku czerwca albo w połowie czerwca. Ukazały się bardzo niewybredne artykuły, ty powinieneś to czytać, w prasie brytyjskiej, mówiące o tym, że Platini jest zamieszany w afery finansowe. Ale oczywiście... Platini mówi jednocześnie, chcemy być transparentni.
Nie, nie, dobrze, to aparentnie. Stawiamy na przejrzystość. Bo wiesz, co mu zarzucane jest? Zarzucany jest katar oczywiście, bo przecież, no tak, no przecież w tym katarze jest afera. To jeśli kompromitacja. Jest, no. Jeśli jest z Katarem afera, to jest afera również... No, ale to nie platy nie ma. Poczekaj, również z Rosją. Pamiętajcie, że tego samego dnia przyznano po raz pierwszy w historii mistrzostwa i tu, czyli i w 18 roku, i w 22. Platini, to znaczy, to nie tak jest, że nie Platini, bo Platini jest i był wiceprzewodniczącym FIFA. Czyli jako szef europejskiego futbolu on wchodził do władz Światowej Federacji. Oczywiście Platini nie przypuszczam, żeby cokolwiek mogli mu zarzucić, ale pisząc tego rodzaju artykuły, jednak stawia się znak zapytania przy Platinim. Na co czeka Blatter? Na to, że jak tutaj jest facet, który nie wiadomo czysty, nieczysty, a może nieczysty, a może niezupełnie czysty, to on nie może wystąpić przeciwko Blatterowi podczas wyborów, do których mamy jeszcze trochę czasu, bo to nie teraz, to ma być w roku 2015. Prawda? No ale to będą rozgrywki bardzo ciekawe, wcale nie mniej ciekawe niż ten finał Mistrzostw Świata, dlatego że od tego zależy później, gdzie ta piłka pójdzie, bo panowie się różnią bardzo w koncepcjach, czy w koncepcji, jak powinna wyglądać za lat 5-10 piłka nożna. Na kogo stawiamy? No ja na Platiniego. Jak mistrzostwa są w Brazylii, no to musi wygrać Brazylia. Ja bardzo bym chciał, żeby wygrała Argentyna. To jest niebywałe, to jest kompletnie irracjonalne. Żeby w Brazylii wygrała Argentyna? Tak, dlatego że ja się zakochałem w tej Argentynie, niestety za późno. Już nigdy tam nie pojadę, żeby tam mieszkać. Byłem raz, to Buenos Aires zrobiło na mnie tak niebywałe wrażenie, Argentyna i Argentyńczycy. Słuchajcie, to jest... Po drugiej stronie świata to są Włochy. No to sobie wyobraźcie, co może być piękniejszego niż w tym argentyńskim klimacie i w tych klimatach argentyńskich coś takiego jak Włochy. No. I co? Wołowina? Bajka. Nie no, wołowina. Tango. Ty sprowadzasz to wszystko do jakichś takich... Tomy, tango, ale to nie mów wołowina, jak zaczynasz od wołowiny... To no ale najlepsza chyba... podobno. No na pewno najlepsza, ale no, tango widzisz. Najlepsze też. No bo stoi wino, to ja wołowina, chociaż powinno być czerwone, a nie białe. Zakładamy się? Że co, że Argentyna? Nie, ja bym chciał bardzo, żeby Argentyna wygrała, pewnie nie wygra, ale pamiętajcie, były Mistrzostwa Świata w Brazylii. Na Marakanie, co prawda już ta Marakana zupełnie inna. Tak, przegrali. Przegrali z Urugwajem, przecież Urugwaj to jest... Maleńkie. Zdajesz sobie sprawę, to jest taka krztyneczka. No, ale mieli znakomitego bramkarza. Co? Mieli znakomitego bramkarza. Mazurkiewicza, ale Mazurkiewicz, później. Ale no. Później. No. W 66 bronił. Słuchaj, tam mieli takiego piłkarza, jak ja posuwałem tymi tam pieniążkami i tu grałem, no. Mieli takiego piłkarza, nazywał się Maspoli. Nie Maspoli. Pamiętasz tego? Ja nie pamiętam, gdzie on grał ten Maspoli. Nie, w 50-tych latach. Był Andrade, był Maspoli i był Schiaffino. O! Schiaffino to był chyba król strzelców. Sprawdź to, bo ty jesteś piłkarz. Co prawda w Lokeren nie biegają po boisku. A mogę troszkę rozśmieszyć? Tak. Ale później byli znakomici Czesi. Popil, pojebal, a smutny. Jak to się tak wymieniasz. Dobrze, czyli nie. Musimy uporządkować tę dyskusję tak, i ją zakończyć. Ale wiesz co, ale... ja bym chciał, żebyś nie wracał do tych nazwisk. Kompletnie a Węgrzy, no, Krzysztofie, a Węgrzy, Grosicz. A, nie mówiliśmy nic. Węgrzy, rok 54. Kochany. Puszkasz. Puszkasz. No. No i mów dalej. Grosicz, Hidekuti, Cibor, Budaj, Buzanski. Ja ci wszystkich wymienię. 54 roku miałem 10 lat. Nie było telewizji, nie było radia, były gazety i człowiek patrzył, ale ja niczego nie było, jak u Kononowicza. No i teraz też niczego nie ma, już wiadomo, że niczego nie ma. Nic się nie robi. Masz tablet. Dzisiaj mi powiedział Marek Rudziński, z którym rozmawiałem przez telefon, był w Szczecinie na memoriale tym Kusocińskiego w lekkiej atletyce. Jakiś czas temu. To on z Warszawy do Szczecina jechał autostradą. To było z tydzień temu. No tak, ale w ogóle się nic się nie robi w tym kraju. Nie słyszycie, że nic nie robi? Tak, cały czas. Moja żona też jechała do Szczecina i też mówi, że żadnych bocznych dróg nie ma. Cały czas dwupasmówką. No, ale nic się nie robi. Nic się nie robi. Ale wiesz co, ja wracam do Węgrów. O, Węgrzy to jest ważna sprawa. Wiesz, pamiętasz, kto był trenerem tej reprezentacji? Sipos. A, widzisz? Bardzo dobry Tomek. Aha. Bramkarzem był Grosicz. I wyobraź sobie, to tobie mówię, młody człowieku, że w 70,
2006 roku pojechałem do Budapesztu ze znakomitym fotoreporterem, o którym ci mówiłem, że powinieneś z nim zrobić rozmowę, ale nie zrobiłeś do tej pory, więc się popraw. Mianowicie z Leszkiem Filusiewiczem zrobiłem reportaż o sporcie węgierskim. Wtedy w Budapeszcie zrobiliśmy 5 albo 6 reportaży dla sportowca. I pierwszym człowiekiem, którego sobie wybrałem, był Grosicz. Grosicz był legendarnym bramkarzem tej właśnie drużyny. No tyle miałem do powiedzenia. To były lata 50. Patryku, żebyś wiedział, gdzie szukać w Wikipedii. A powiedz mi jeszcze, się tylko tego, bo teraz muszę, muszę coś powiedzieć, tylko powiem tego, że ty mówisz takie piękne historie o Budapeszcie, a Tomek zaraz wyskoczy znowu z jakimś pojebali. I wszystko znowu pójdzie. Powiedz mi, który z nich miał zmienione z Węgrów? Któremu z Węgrów zmieniono nazwisko, bo miał niemieckie? Z tej złotej, to Lora, nie pamiętam. Tam był, nie, to ja nie, Budaj, nie. Bo Budaj 1, Budaj 2, Budaj 3. No u nas był Wilczek 1, Wilczek 2. Nie, no jak? Nie grali w jednej drużynie, tak? Ale był Wilczek 1 i Wilczek 2, wiesz o czym mówimy? Górnik Zabrze. Kiedy się operował tylko nazwiskami, nie wchodziło się w imiona. Więc zawodnicy, którzy grali w pierwszej 11, był pierwszy i drugi. Tak. No tak było Sokołowski pierwszy, Sokołowski drugi. To historia sprzed niewielu lat. Dalej jest to używane. Warszawa. No a ile byś, tak Tomek, jakbyśmy tak usiedli, dostałbyś kartkę, ile byś nazwisk tej jedenastki węgierskiej napisał? No nie, tyle co ty nie. Ale mogę spróbować powiedzieć reprezentację Polski 74. No to każdy jest w stanie. Co to jest 70? A, z czwartego, tak. No to mów, zobaczymy. Każdy z nas mówi po jednym. Kto? No dobrze, mów. Kto? Bramkarz. Kalinowski, rezerwowy. Fischer, trzeci rezerwowy. Dobrze, świetnie, brawo Tomek, no. Brawo. No. Trochę musimy się. Gorgoń? Od środka idzie. No. Co, nie, dlaczego nie od prawego idziesz? Bo nie pamiętam, kto. Szymanowski. Gut. Dobrze. To grał z lewej, nie pamiętam. Musiał. No to już odpada. Teraz my idziemy. Dobra. No. Już go wyrzuciłeś? Musiał, młody. Żmuda. Żmuda. Kasperczak. No, a Bulzacki, rezerwa? A Maszczyk? Maszczyk. Z Bulą grał w ruchu, ale Bula nie grał w reprezentacji. Dejna już był? Był. No, nie, Dejny nie było. Podpowiedział, ale no. Już nie liczy się Dejna. Czmikiewicz? Kadocha? Kmiecik. Szarmach. Kapka. Kapka. Kusto? Grał Marek Kusto. Był rezerwowym. Nie zagrał chyba. Nie, ale był. A może wszedł na chwilkę. No czekaj, to już nie wszyscy. Gadocha, Lato. No. 22 wymieniliśmy, wtedy 22 chyba. Wszystkich wymieniliśmy? Powinieneś liczyć. Za mnie byś sobie nie poradził. Powinieneś liczyć. Karzełku liczyć. Dobrze, postawmy zakład i postawmy kropkę. Argentyna? Bardzo bym chciał. Okej. Okay. To taki fajny program, bo my tak gadamy o mundialu. Myślicie, że w jakiejkolwiek innej telewizji tak fachowo rozmawiano ostatnio na temat mistrzostw? Myślę, że nie. Żadnej tak fachowo. Ja myślę, że tak. Ale nie jestem pewien, czy dużo naszych kolegów, bo nie można tak dyskredytować naszych kolegów dziennikarzy z telewizji różnych. By jedenastkę. Ja myślę, że nie, Darek by wymienił Szpakowski. No nie wyobrażam sobie. Dla ciebie też Darek? Dla mnie też Darek. Że Szpak by nie wymienił wszystkich kolarzy, piłkarzy, którzy grali na Mistrzostwach Świata 74. Dzisiejsza nawet mogę wymienić jedenastkę ruchu Chorzów. Które jak zostali mistrzem kraju. Proszę 70. bardzo, ja z nimi jeździłem. Zaczynamy. Ja zaczynam. Wyrobek. No, ale bramkarz. No bramkarz, Wyrobek. A nie, to ja późniejszy znam. Czaja. Nie, ten pośrodku był. Taki był Brol. To ja Brola nie znam, to zmienię Bajger. Czasy. Bajger, dobrze, zgadzam się. Ostafiński. No to też jest późniejszy. Nie, to no ja to, wtedy nie Roba Piechniczek. No to Piechniczek. Ja ci powiem z którego roku. Nie, nie Roba Piechniczek. Nie, to ja ci powiem. Marx, Herman, Faber, Atak. No tak, no oczywiście. No, Bula, Maszczyk, no. Gomolu. No to jest moja drużyna, bo Gomolu. Ja z nimi jeździłem po Pucharze Europy. Ja byłem dziennikarzem zajmującym się piłką nożną. Piechniczek, sportowcą. Nie Roba. Bajger. Nie, Piechniczek nie Bajger, grał. Bajger, który uciekł. Taki jeszcze był w połowie. Wyra. Nie pamiętasz? Wira był. A może Wira? A Wira to był prezes, a Wira to był piłkarz. No dobrze, no. Albin Wira. Albin Wira, taki... Spokojnie, utalentowany. Tak, utalentowany, i młody. Przemysław Olek, który był człowiekiem o... Co o? Przemysław Olek, człowiek o... Nie wiem. To Górnik Zabrze.
Człowiek o żelaznych płucach. Nie pamiętam. Ale ty wiesz, że on się z nas nabija, bo on w ogóle nikogo nie zna. Świadkiem nie, naszego programu był Patryk Mirosławski. Ja chciałbym, żebyśmy się założyli, żebyśmy postawili jakieś dobre wino, Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, ale takie tutaj pijemy. I tu przyjdziemy. Ale powiedz jeszcze Państwu, gdzie jesteśmy. No jesteśmy w winiarni Mielżyńskiej. No. Ta audycja zawierała lokowanie produktu. Tak, no i co? Argentyna? Tak. Brazylia? No już będę konsekwentny, Brazylia. Belgia. A ty co? Belgia nie. Ty się nie śmiej z Belgii, bo będą mieli medal. Tak, medal. Będą mieli medal. No w półfinale są na bank. Z czekolady. W półfinale są na bank. Dobrze, no i co? Deutschland. Deutschland? Z tym słabym składem i z tym Löwem? Deutschland był taki film. Deutschland, tak. Był. To piosenka. Tak. Niech nie śpiewaj dalej, bo nas zamkną. Krzysztofie. O wino? No wino. O wino. Dobrze, ale jak to będziemy rozstrzygać? Nie, to na następny program po mundialu. Kto przegrywa? Trzy butelki, ten, co przegrywa, to płaci. Tak, ale to przegrają dwie osoby. Krzysiek może zamawiać, on kiedyś potrafił pół litra zamówić za 800 zł. Znam tę historię. Czy było to u pana aktora Adamczyka? Tak, jest. To kolega Krzysztof. I budkę ci za 800 zł sprzedał. Nie, nie on, ten kelner. Nie, to robimy tak, że jak ktoś przegra, a przegrają dwie osoby. Albo trzy. Góra trzy. No. Jak przegrają dwie osoby, to każdy musi z przegranych kupić trzy butelki wina. To będziemy dziewięć pić? Będziemy pić dziewięć. Ale sześć. Jak to jednego dnia? Jakoś program się przedłuży. Nagramy kilka odcinków. Ale nagramy. To. Nagramy kilka odcinków. No ale posłuchajcie, to nagranie możemy zrobić tylko w lipcu. Na przykład. A my mamy Tour de France. A my mamy Tour de France. A dlaczego nie w sierpniu? W lipcu nie ma. Ale czekaj. Będą długie przerwy reklamowe. W czasie reklamy Tour de France robimy. Wypijemy te butelki. Krzysztof Wyrzykowski, Tomasz Jaroński, Eurosport. Do widzenia. Dziękuję. Państwu, do następnego razu. Już chyba po wakacjach, nie wiem. Dobranoc. Dobranoc.